Dzień dobry Państwu, a właściwie dobry wieczór. Moje nazwisko Witold Kanicki. Część z Państwa już zapewne zderzyła się z cyklem wykładów, który tutaj dla Państwa przygotowałem. W dniu dzisiejszym wykład Romantyczne dokumenty. Za chwileczkę powiem troszeczkę więcej, o czym będziemy tutaj dzisiaj mówić, jaka jest generalna idea tego dzisiejszego spotkania. Proszę Państwa, zanim rozpocznę pokaz slajdów i przejdę do konkretnych przykładów z dzisiejszego wykładu, chciałem jak zwykle podziękować kilku instytucjom, dzięki którym możemy się tutaj w ogóle spotykać i dzięki którym mogą się odbywać te wykłady. Przede wszystkim dziękuję Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura w sieci. Spotykamy się tutaj co tydzień. Zostały jeszcze 3 wykłady, na które już dzisiaj Państwa bardzo serdecznie zapraszam. Transmisje będą jak zwykle w każdy czwartek o godzinie 18. Dziękuję Uniwersytetowi Artystycznemu za techniczne i lokalowe umożliwienie organizacji tych spotkań cotygodniowych i dziękuję dwóm instytucjom muzealnym, które są moimi partnerami w ramach organizacji całego tego wydarzenia. To jest Muzeum Fotografii w Krakowie oraz Gdańska Galeria Fotografii przy Muzeum Narodowym w Gdańsku. Te instytucje również wsparły mnie i dzięki nim właśnie możemy tutaj organizować te wykłady i możemy również organizować dyskusje po wykładach, do których już teraz Państwa serdecznie zapraszam. Proszę Państwa, tak jak już wspomniałem, czekają nas kolejne wydarzenia. Już za tydzień będę mówił o kontrowersjach w fotografii. Zostaną jeszcze 2 tematy. Polaroid oraz kinematografia jako taki łącznik też z fotografią, przede wszystkim z fotografią współczesną, to kolejne tygodnie. Jeszcze z takich informacji ogólnych muszę zaznaczyć oczywiście, że wszelkie materiały wizualne, które tutaj dla Państwa będę wyświetlał, zwłaszcza te współczesne, objęte są prawami autorskimi i można je wykorzystywać tylko i wyłącznie w celach naukowych i edukacyjnych i również ja tylko w tym celu je wykorzystuję. Kolejna informacja. Proszę Państwa, ten dzisiejszy wykład jest nietypowy. Nietypowy z tego powodu, że zostałem zmuszony do nagrania go nieco wcześniej, więc oglądają Państwo mnie sprzed kilku dni. Natomiast ja jestem z Państwem obecnie i zachęcam do wszelkich dyskusji już teraz. Czyli mogą Państwo przejść na stronę Popularne Spotkania z Fotografią na Facebooku, pisać do mnie na czacie. Ja oglądam ten wykład z Państwem, pewnie nieco zażenowany całą dziwacznością tej sytuacji oglądania samego siebie. Niemniej jednak też uważnie i bacznie obserwuję, czy zdarzają się jakieś pytania. Jeżeli tylko będą jakieś kwestie do omówienia, proszę pisać. Idea wykładu powinna zawsze wiązać się z dyskusją i taka dyskusja, mam nadzieję, że i dzisiaj zaistnieje. Drugą szansą do dyskusji będzie spotkanie na wideoczacie już po zakończeniu tego dzisiejszego wykładu. Prześlę na tąże stronę Popularne Spotkania z Fotografią na Facebooku link do wideoczatu, na którym będzie można ze mną bezpośrednio porozmawiać. Jeżeli coś Państwa nurtuje lub jeżeli nie czują się Państwo dobrze w takich rozmowach pisanych, jestem do Państwa dyspozycji. Jak tylko ten wykład się skończy, możemy przejść do rozmów nieco bardziej bezpośrednich, choć wciąż ograniczonych barierą monitorów, przed którymi się znajdujemy. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie przeleci dosyć biegle, że nie będzie żadnych problemów technicznych. Jeśli takowe by się pojawiły, to jak zwykle proszę Państwa o cierpliwość. Przypuszczam, że całość mojej prezentacji nieco ponad godzinę, natomiast później na tą dyskusję ja będę do Państwa dyspozycji tak długo, jak Państwo będą. Te spotkania zawsze przewidziane są na nieco dłużej.
Proszę Państwa, w zasadzie w dniu dzisiejszym temat dosyć specyficzny. Otóż chciałbym Państwu pokazać coś, co nazwałem sobie umownie romantycznymi dokumentami. I część z Państwa może się zastanawiać, o co w ogóle w tym chodzi, prawda? Mamy tutaj romantyczne dokumenty, czy w ogóle jest coś takiego jak romantyczne dokumenty. Ja wybrałem ten tytuł, ponieważ dla mnie dosyć ważną rzeczą jest paradoks, który jest w nim zawarty. Czyli w zasadzie romantyzm i dokumenty można uznawać jako swego rodzaju przeciwieństwa, czyli jako coś, co wyklucza siebie nawzajem. No bo dokumenty zakładają takie podejście empiryczne, czyli mamy podejście, które wiąże się z obserwacją, z zapisem, właśnie z bardzo racjonalnym podejściem do świata i w zasadzie w ten sposób fotografia starała się rejestrować rzeczywistość od samych początków. Z drugiej strony mamy romantyzm. Romantyzm nakierowany jest na zupełnie inne zjawiska, czyli na emocje, na odczucia, na rzeczy, które nie do końca możemy ogarnąć naszymi zmysłami. Tutaj w zasadzie te zderzenie pomiędzy jednym i drugim, czyli te takie paradoksy, a właściwie nawet oksymorony, które się tutaj pojawią, zaraz dokładniej wytłumaczę, o co mi chodzi z tymi oksymoronami, będą kluczowe, będą też reprezentatywne dla większości przykładów, które Państwu tutaj dzisiaj zaprezentuję. W zasadzie obiecałem, że doprecyzuję oksymoron, więc taka krótka definicja chyba z Wikipedii, ale chodzi o to, że jest to figura retoryczna, którą tworzy się przez zestawienie wyrazów o przeciwnych znaczeniach. Czyli na przykład jeżeli powiemy czarny śnieg, to zawieramy coś, co zawiera w sobie jakieś takie paradoksalne przeciwieństwo, albo biała noc. To są wszystko dziwne sytuacje, które się tworzą i dla mnie te romantyczne dokumenty, czyli ten tytuł, który dla Państwa wybrałem, zawiera właśnie tą taką wewnętrzną sprzeczność, czyli mamy tą emocjonalność i mamy z drugiej strony tą obserwację dosyć empiryczną, taką powiedziałbym nakierowaną na jakieś racjonalne myślenie, które fotografii towarzyszy od samych początków jej istnienia. W zasadzie inspiracja do takiego nazewnictwa i może trochę do zgłębiania kwestii oksymoronów czy paradoksów wyszła od Roni Horn. Kiedyś pamiętam, że oglądałem taki krótki film w ramach cyklu Contact, gdzie Roni Horn opowiada o swojej twórczości, no i ona w zasadzie pokazuje tą twórczość z różnych perspektyw, ale podkreśla, że to, co ją interesuje, to właśnie paradoks. I tutaj taki przykład. Ona na przykład mówi o tym, że podróżując po Islandii, zaglądała w bardzo różne miejsca na tej Islandii, z reguły uwieczniając je w bardzo tradycyjny, dokumentalny sposób. Czyli jeżeli chodzi o stronę techniczną, o podejście artystki do rejestracji takich materiałów, mamy tutaj takie podejście, które wskazuje nawet na pewną naukową neutralność. Ona stara się nie oceniać, tylko fotografuje to, co widzi, to, co, na co pozwala jej sprzęt, którym dysponuje w momencie, kiedy uwiecznia jakiś widok. Z drugiej strony jednak podkreśla, że to, co ją w zasadzie interesowało, to jej osobisty czy wręcz emocjonalny stosunek wobec pejzażu. I tutaj już kryje się romantyzm, czyli ten stosunek czy relacja widza z pejzażem, często artysty z pejzażem, często również osoby znajdującej się na obrazie z pejzażem, który znajduje się przed tą osobą, staje się jednym z takich kluczowych elementów, które obserwujemy bardzo często w ikonografii romantycznej. I tutaj też jakieś takie elementy tej ikonografii Państwu pokażę, ale skoro już jesteśmy przy Roni Horn, to jeszcze inne przykłady takich właśnie paradoksów. To jest zdjęcie, które Państwo, którzy śledzą ten cykl wykładów, mogą pamiętać również z wykładu o abstrakcji. Użyłem go jako jeden z przykładów takiego abstrakcyjnego myślenia w fotografii, ale z drugiej strony tutaj na przykład Roni Horn fotografowała po prostu taflę wody i to, jak ona opowiada
o tej tafli wody, czy w ogóle o wodzie w tym krótkim filmie, o którym wspomniałem, no to podkreśla przede wszystkim to, że woda jest takim zjawiskiem bardzo dziwnym, czyli że w zasadzie zderzamy się z nią, zanim się narodzimy, ale tak niewiele o niej wiemy. Jest taka ciekawa, zmienna. To wszystko ją gdzieś tutaj fascynowało i znowu tutaj mamy te paradoksy, które oczywiście stały za stworzeniem takiego cyklu, który tutaj też przyjmuje taką formę monumentalną. Sama obserwacja natury jest czymś, co jest zjawiskiem związanym z romantyzmem, przede wszystkim jeśli mówimy o pojęciu wzniosłości, do którego jeszcze też dzisiaj będę wracał. I tutaj inne przykłady właśnie takich sytuacji, kiedy Ronnie Horne pokazuje różne paradoksy związane z czysto dokumentalną techniką fotograficzną. Tutaj taki jej długi cykl zatytułowany You are the weather, czyli jesteś pogodą, gdybyśmy to mieli przetłumaczyć, z połowy lat 90., w którym ona, podróżując właśnie po Islandii wraz z tą osobą, fotografowała ją w przeróżnych sytuacjach, przede wszystkim w odkrytych basenach, gdzie często ta twarz bardzo mocno się zmieniała. Często w jakiś sposób odzwierciedlała pogodę, w której ta osoba znajdowała się, w trakcie której znajdowała się w basenie, więc w zasadzie pomimo tego, że jest to ta sama twarz, ja tutaj wybrałem takie kontrastujące ze sobą przykłady, mamy wrażenie, że ta twarz mocno się zmienia, że ona też wyraża, reaguje w jakiś sposób na otoczenie, odzwierciedlając stany nie tylko pogodowe, ale też emocjonalne, czyli w zasadzie technika dokumentalna pozwoliła tutaj na obserwację wielu rzeczy, które nie do końca dałyby się opisać za pomocą jednej fotografii. Dopiero jak oglądamy cały cykl, oglądamy jak zmienia się ta twarz, jak reaguje, jak zmieniają się nawet rysy, czyli gdybym Państwu powiedział, że to różne osoby, część z Państwa mogłaby mi uwierzyć w to wszystko. I tutaj też mamy taką sytuację, że mamy taką mocną różnicę zdefiniowaną, jak uważa Ronnie Horne, między innymi przez pogodę, która ma wpływ na nasze wnętrze. Jak w każdym wykładzie, który dla Państwa przygotowałem, chciałem poruszać się nie tylko po obszarze fotografii współczesnej, ale pokazać pewne zjawiska bardziej uniwersalnie, czyli szukając przykładów z różnych rejonów, będziemy tutaj mieli przykłady polskie, zagraniczne, będziemy mieli przykłady, które pochodzą z najwcześniejszego okresu istnienia fotografii, tak jak tutaj te tak zwane excursion daguerrienne, czyli takie wycieczki daguerotypowe, które były związane z taką ideą dokumentacji świata i pojawiły się na samym początku istnienia medium. Będziemy śledzić te przykłady aż do czasów nam współczesnych właśnie pod kątem poszukiwania tych paradoksów, ale też śledzenia ikonografii romantycznej we współczesnej przede wszystkim fotografii, do której zaraz powrócę. Ale wracając do początku, tutaj taki przykład właśnie klasycznego dokumentu, jeszcze przeniesionego oczywiście na grafikę, ponieważ w tymże 1942 roku nie można było bezpośrednio opublikować fotografii, one zawsze musiały być zreprodukowane różnymi technikami graficznymi. I tutaj też obcujemy z taką ilustracją, niemniej jednak te zdjęcie i sama idea wycieczek daguerotypowych miała na celu właśnie katalogowanie świata z takim szczególnym zainteresowaniem różnego rodzaju zabytkami, monumentami, które uwieczniano. I w tym się kryje wiele rzeczy związanych właśnie z takim dokumentalnym, bardzo racjonalnym, empirycznym podejściem. Kiedy fotografia zastępuje nam widzenie i nie dość, że zastępuje widzenie człowieka, to staje się jeszcze rodzajem widzenia bardzo obiektywnego, czyli takiego, które stara się nie oceniać. I tutaj ten brak oceny, neutralne podejście symbolizuje te białe tło, czyli mamy takie tło, które właściwie w fotografii przez pierwsze spokojnie 50 lat istnienia, a czasami nawet dłużej, w zależności od procesów wykorzystywanych, pojawiało się mimowolnie. Czyli większość fotografii, które oglądamy z XIX wieku, jeśli były wykonane na dworze, w naturalnych warunkach pogodowych, no to
oglądamy ten świat z takim białym tłem. Jakby zawsze była taka lekka mgiełka w tyle, albo jakby zawsze to niebo było częściowo zachmurzone. To jest efekt zupełnie przypadkowy. Ten niebo mogło być zachmurzone, mogło być pochmurne. Mimo wszystko materiały fotograficzne zawsze zapisywały je w postaci takiego białego tła, które stało się symbolem tego neutralnego widzenia. Czyli tak jakby ktoś wstawił ten obiekt do laboratorium czystego, pozbawionego jakichś zewnętrznych detali, czyli tak jak trochę właśnie taki uniform lekarza, który jest biały, który pokazuje taką naukową czystość, która tutaj jest symbolizowana właśnie przez te białe niebo. W tą czystą, białą przestrzeń, w taki, powiedziałbym nawet white cube, wstawiane są te przedmioty, które tutaj obserwujemy. To daje nam właśnie neutralny zapis tego wszystkiego. Okazuje się jednak, że fotografia narodziła się nie tylko jako zjawisko obiektywnej dokumentacji, ale o czym już też pewnie mówiłem na pierwszym wykładzie, kiedy mówiłem o negatywie, fotografia potrafi zawrzeć znacznie więcej. I tutaj przykład negatywowego okna Williama Henry'ego Foxa Talbota, czyli brytyjskiego wynalazcy fotografii, sfotografowanego w 1835 roku, a zatem 4 lata zanim zjawisko fotografii w ogóle zostało upublicznione światu, więc jeszcze w zasadzie nikt nie wiedział, że coś takiego jak fotografia istnieje. Może wąski krąg przyjaciół Talbota, przyjaciół Daguera mógł mieć z nią styczność, ale świat o fotografii jeszcze nic nie wiedział. Okazuje się, że w tych takich czarnych oknach, czyli może oknach, które wpuszczają takie czarne światło, można dopatrzeć się również filozofii, można się dopatrzeć jakiejś metafizyki charakterystycznej właśnie dla lat 30. W znakomity sposób zrobił to Jeffrey Bachan w takim swoim tekście Philosophical Window, gdzie analizował te okna Talbota jako takie zjawisko odzwierciedlające kulturę, metafizykę początków XIX wieku, w którym te światło, a przede wszystkim takie czarne światło, staje się czymś, co możemy powiązać na przykład z teologią naturalną, różnymi innymi zjawiskami, które wówczas były traktowane jako takie niemalże religijne, naukowe postrzeganie. I to, na co zwrócił również Jeffrey Bachan w tymże tekście, to coś bardzo ciekawego. Otóż lata 30. to taki moment styku kontrastujących opinii. Z jednej strony mamy romantyzm, który, jak Państwo wiedzą, w różnych kręgach kulturowych w Polsce odgrywał już wówczas ogromną rolę. Niemniej jednak ten styk romantyzmu i wcześniejszych poglądów, czyli takich jeszcze oświeceniowych, z drugiej strony właśnie już pozytywistycznych, jest widoczny w fotografiach i właściwie fotografia narodziła się trochę na skraju tych epok, zawierając w sobie elementy jednego i drugiego, czyli odnajdujemy w niej i takie wątki stricte metafizyczne, i takie wątki, które kojarzą nam się z bardzo racjonalnym, empirycznym, systematyzującym podejściem, którego, czy nawet encyklopedycznym podejściem, którego szukalibyśmy prędzej w oświeceniu, czy w okresie pozytywizmu. I tutaj jest właśnie tak samo, to jest akurat fotografia, która ma w sobie znacznie więcej tych wątków romantycznych, co nie zmienia faktu, że Talbot był również jednym z tych, którzy bardzo często traktowali fotografię jako te obiektywne, neutralne oko rejestrujące świat, pozbawiony oceny, osądu i uczuć. Tutaj takie metody, które pojawiły się jeszcze w XIX wieku. Niewiele zmieniło się do dnia dzisiejszego w rejestrze kryminalistycznym i tutaj też mamy właśnie takie sytuacje, kiedy właśnie fotografia pojawia się jako coś, co może w bardzo neutralny sposób opisać człowieka, pokazać, jak on wygląda, pokazać niemalże dookoła, dlatego widzimy właśnie buzię z przodu, on faz, widzimy profil, widzimy odciski palców, które są takim, powiedziałbym, zapisem bezpośrednim, znakiem, indeksem osób, do których odnosi się ta fotografia. W końcu widzimy też różnego rodzaju opis antropometryczny odnoszący się do
wzrostu, wysokości, pewnie koloru włosów, oczu. Te wszystkie dane, które do dzisiaj podajemy w różnego rodzaju sytuacjach, kiedy wymaga się od nas danych osobowych, danych, które świadczą o naszej tożsamości. No i oczywiście fotografia doskonale sprawdzała się w tej roli, pełniąc rolę czegoś obiektywnego, czyli znowu mamy tutaj taki neutralny zapis, który ma miejsce w tym przypadku. Szybko zaczęto, nawet zanim Alphonse Bertillon wynalazł swoją metodę kryminalistyczną rejestracji więźniów, różnego rodzaju dewiantów w kartotekach policyjnych we Francji, zanim do tego doszło, już pojawiały się sytuacje podobnych opisów antropologicznych, czyli różnego rodzaju rasy były uwiecznione, tak jak tutaj jeszcze w 1944 roku, właśnie w ten sposób, żeby te cechy fizyczne przede wszystkim, bo mówimy o fizyce, były zarejestrowane w najbardziej, powiedziałbym, obiektywny, neutralny sposób. Z drugiej strony fotografia, jak pamiętają pewnie też ci z Państwa, którzy brali udział w wykładzie poświęconym abstrakcji, widzi znacznie więcej niż ludzkie oko. I tutaj takie przykłady, które właśnie też wtedy użyłem, czyli tak zwana figura Lichtenberga, kiedy na fotografii dochodzi do zapisu zjawisk związanych z elektrycznością, z prądem. Czegoś, czego nie zawsze możemy... Coś, co nie zawsze możemy prześledzić, zobaczyć bardzo dokładnie, coś, za czym nasze oko nie nadąża. Zatem zaczęto rozumieć, że skoro fotografia jest w stanie zobaczyć energię, tak jak w tym przypadku, nie tylko energię, bo okazało się jeszcze w XIX wieku, że fotografia jest w stanie zobaczyć podczerwień, że fotografia jest w stanie zobaczyć ultrafiolet. W końcu w latach 90. XIX wieku na fotografiach zaczęto zapisywać promienie rentgenowskie. Wszystkie te rzeczy, których ludzkie oko nie widzi, czyli mamy energię, te różnego rodzaju promienie, to wszystko widać na fotografii, a nie widać tego za pomocą oka ludzkiego. I co się okazało? Otóż skoro w ten sposób fotografia widzi, zaczęto sobie zadawać pytania, czy fotografia nie może rejestrować duchów. I odpowiedź dla wielu fotografów była twierdząca. Okazuje się, że wszyscy oni jakoś tam manipulowali i XIX wiek wraz z początkiem fotografii i szybkim takim pomysłem łatwego dorobienia się przyniósł całą tradycję fotografii spirytystycznej, która miała się dobrze bardzo długo. Zapewne do dzisiaj powstają takie fotografie, zresztą różnego rodzaju, na różnego rodzaju dokumentach można znaleźć takie sytuacje, że ktoś dopatrzył się jakiejś twarzy, buziek. Całkiem niedawno czytałem o jakimś takim reportażu z budynku, w którym okazało się, że mieszkały dzieci i reporter po przyjechaniu do domu, czy tam osoba, która fotografowała, odnalazła na szybach twarze tychże dzieci. Więc to się pojawia do dzisiaj. Mamy takie pragnienie do szukania się świata niewidzialnego w tym, co racjonalne. Te same pragnienie towarzyszyło przede wszystkim odbiorcom fotografii w XIX wieku, stąd też ogromna popularność tych fotografii spirytystycznych, które właśnie nanosiły różnego rodzaju kształty, dając możliwość przede wszystkim ludziom sfotografowania się z przodkami, jakiegoś takiego kontaktu ze światem niewidocznym, co jak wiemy, no było dosyć prostą manipulacją. Każdy, kto miał jakąkolwiek styczność z ciemnią fotograficzną, zderzał się również z takimi sytuacjami, kiedy można sobie coś wkleić, nałożyć i spowodować taki efekt bardzo realnego zdjęcia. I tutaj właśnie takie zdjęcie paradoksalne, czyli tak jak mówimy cały czas o tych paradoksach, to jeden z takich przykładów, kiedy fotografia z jednej strony dokumentuje i tutaj bez wątpienia te postacie osób sportretowanych na dosyć w tradycyjny sposób, konwencjonalny sposób są zestawione z czymś, co niby ma wskazywać właśnie na te widzenie wewnętrzne, widzenie tego oka duszy, jak to czasami określano, czy po prostu kontakt z jakimkolwiek nadprzyrodzonym światem, z światem duchu.
Tego rodzaju zderzenia możemy obserwować nawet u Nadara. Tutaj zdjęcia Nadara, które też są, wydawałoby się, dosyć prostymi portretami, chociaż zdjęcia Nadara nigdy nie były prostackie. Zawsze wyciągały bardzo ciekawe rzeczy, ciekawe ujęcia osób portretowanych. Widzimy tutaj dwóch artystów XIX-wiecznych, Filippona, Dorego. Każdy z nich działał jako grafik. Filippon był ilustratorem, Doré karykaturzystą. Tutaj jakby w ich dorobku pojawiło się sporo prac. Doré też znany jest z twórczości malarskiej, ale to, co dla mnie jest ciekawego w tych portretach, to fakt, że twarze widziane w bardzo właśnie konwencjonalny, dokumentalny sposób, gdybyśmy tutaj wycięli te postacie, zderzone są z cieniami. Z cieniami odnoszącymi się, czy cieniami nawet pokazującą ten widok buzi z profilu. I to wskazuje nam na zupełnie inną tradycję. To zderzenie twarzy i cienia profilu odwołuje się do czegoś, co było bardzo żywe w kulturze połowy XIX wieku za sprawą niejakiego Johanna Kaspara Lavatera, który ponad pół wieku wcześniej, czyli pod koniec XVIII wieku, opracował całą metodę odczytywania różnego rodzaju rzeczy, których nie widać. To przede wszystkim lata 70. XVIII wieku, kiedy właśnie Lavater pisał swoje publikacje na temat fizjonomii ludzkiej. I co takiego stwierdził Lavater? Otóż Lavater stwierdził, że prawda człowieku tkwi w jego profilu. Stąd też mamy tutaj taki obrazek, który pokazuje nam taką, trochę powiedziałbym, odwrotną spowiednicę. Z jednej strony siedzi osoba, która pozuje, projekcja jej cienia pojawia się na planszy, którą rysownik skrupulatnie odrysowuje. I w zasadzie te książki, publikacje Lavatera dawały taką jasną metodę odczytania tego profilu. Czyli można było wyciągnąć z tego profilu znacznie więcej niż widać twarzy. Czyli jakieś cechy, czy ta osoba na przykład jest osobą dobrą, złą, czy ma skłonności kryminalne, czy ich nie ma, czy na przykład ma skłonności do kradzieży, czy jest prawdomówna. To wszystko jakby podlegało systemowi w relacji z konkretną cechą twarzy wyczytaną właśnie z tego profilu. Takie profilowe portrety funkcjonowały w kulturze XIX wieku, funkcjonowały nawet w kulturze XX wieku. Do dzisiaj na pchlich targach mogą Państwo kupić różnego rodzaju takie miniatury zawierające po prostu cieniowe sylwetki postaci. Zresztą pojęcie zdjęcia profilowego znają Państwo z mediów społecznościowych i to też się jakby troszeczkę wiąże z uwiecznianiem czegoś, co odnosi się do naszej osoby. Niemniej jednak w takim uwiecznieniu profilu chodziło o coś więcej. Chodziło o to, żeby poznać coś, czego nie widać, czyli żeby dopatrzyć się czegoś, czego nie widać bezpośrednio w fizycznych cechach, czyli jakby doszukać się takich zjawisk, które są głęboko odkryte. Lavater powiedziałby, jako kaznodzieja zresztą, zapewne, że doszukać się duszy. Stąd też w jego opinii, w tym cieniu profilu tkwi prawda o duszy człowieka, którą on za pomocą swojej metody fizjonomicznej próbował odczytać. I tutaj właśnie takie profilowe sylwety, rysunki, które pojawiały się w jego tekstach, które były oczywiście na różny sposób interpretowane. Każdy cień miał swoją interpretację i wskazywał na inne cechy osobowe, na cechy charakteru, których może nie bylibyśmy w stanie dopatrzyć. Jest to metoda bardzo niebezpieczna, czyli jeżeli szukamy cech charakteru w fizjonomii, najczęściej mylimy się co do osób, których oceniamy tylko i wyłącznie po ich aparycji. Okazuje się, że te profilowe
sylwety miały również wpływ na początki fotografii. Już pomijam te metody fotograficznego uwiecznienia takich profili. W zasadzie u Talbota nawet pojawiały się takie sytuacje, kiedy tak jak tutaj mamy takie profilowe, dziwne sylwety, które pojawiają się w jego bardzo wczesnych pracach. Czyli właśnie to takie prace niemalże eksperymentalne z 1939 roku. One wyglądają bardzo malarsko, to ze względu na to, że ta sylweta, głowa nieznanego świętego była najprawdopodobniej jakąś taką reprodukcją na wykonanym, na pomalowanym szkle. I z tego możemy przeskoczyć do sztuki współczesnej. W zasadzie właśnie szukając takich paradoksów właśnie uwieczniania, czy szukania jednego i drugiego, wnętrza i zewnętrza. I tutaj taki znakomity cek Marianne Kelly, jednej z wielu fińskich artystek, które Państwu dzisiaj pokażę z cyklu Hipnoza, gdzie z 2000 roku, gdzie z jednej strony mamy dokument, z drugiej strony jednak sam fakt hipnozy, czyli tego stanu hipnotycznego, w który weszła osoba widziana tutaj na fotografii, wiąże się właśnie z próbą dotarcia do czegoś, czego nasza świadomość nam bezpośrednio nie ujawnia, czyli czegoś ukrytego, czegoś jakby, czego musimy dopatrzyć się znacznie głębiej, wykorzystując właśnie metody hipnotyczne. Proszę Państwa, to zderzenie pomiędzy światem bardzo pozytywistycznym, takim neutralnym zapisem człowieka, tak jak tutaj widzimy na fotografii Kordysza z lewej strony, i światem romantycznym, który widzimy już tutaj w momencie, kiedy ta ilustracja znalazła się w tygodniku ilustrowanym. Tutaj źle podpisałem ten slajd, w 1861 roku. To coś typowego dla całej epoki. Czasami nam się wydaje, ja przypominam sobie różnego rodzaju wykłady dotyczące romantyzmu, czy książki na temat romantyzmu, i w zasadzie z reguły ten obraz romantyzmu w książkach opisany jest w ten sposób, że jedna epoka się skończyła, czyli oświecenie się skończyło, zaczął się romantyzm, i romantyzm, gdy się skończył, zaczął się oświecenie. De facto było zupełnie inaczej, czyli te wątki romantyczne i pozytywistyczne, czy takie racjonalne, empiryczne, przenikały się wzajemnie od czasu, kiedy romantyzm się pojawił. Czyli od niemalże początków XIX wieku mamy te zderzenia, które tutaj widać w bardzo prosty sposób. Z jednej strony właśnie taka, powiedziałbym, neutralna, obiektywna reprodukcja, która miała za zadanie pokazać jakiś typ człowieka, jak wiele właśnie typów ludzkich, które wówczas publikowano jako ilustracje w różnego rodzaju magazynach ilustrowanych. Z drugiej strony właśnie ta ilustracja, w której ilustrator dodał temu wszystkiemu tło, wsadzając tego lirnika ukraińskiego właśnie w taką dziwną przestrzeń, w której elementy mają w sobie bardzo wiele z ikonografii romantycznej. Te takie powykrzywiane krzyże, bardzo dziwna przyroda, taka, powiedziałbym, wręcz taka zoomorficzna momentami, jakieś ślady, ruiny świata dawnego, antycznego, to wszystko pokazane w takiej, powiedziałbym, dzikości, chaosie, to coś, co odnajdujemy na obrazach Kaspara Dawida Friedricha, czyli malarza, którego traktujemy obecnie za głównego przedstawiciela malarstwa romantycznego. W zasadzie prócz takich zderzeń, dla mnie jednym z takich ciekawszych przykładów w sytuacji, kiedy dochodzi do pokazania czegoś, co wydaje nam się troszeczkę irracjonalne, to taki moment, kiedy pokazujemy świat od tyłu. Czyli świat w negatywie jest takim światem od tyłu, ale wystarczy odwrócić figurę i pokazać Marie Laurent, tak w tym przypadku, od strony pleców, żeby spojrzeć na nią zupełnie inaczej. Trudno nam sobie wyobrazić, żeby używać tej fotografii jako fotografię dokumentalną, identyfikacyjną, czyli no, nikt z nas w dowodzie nie wklei sobie takiego zdjęcia i również władze się na to nie zgodzą, żebyśmy takie zdjęcie posiadali. Odwrócenie tyłem odwraca nasz punkt uwagi, czyli nagle przestajemy się interesować fizjonomią, czyli fizycznym wyglądem naszego ciała,
zwracając uwagę raczej na to, czego bezpośrednio nie widać, czyli właśnie na stany emocjonalne chociażby. I skąd to się bierze? Otóż okazuje się, że cała ta tradycja pokazywania ludzi z tyłu ma bardzo silny korzeń związany z romantyzmem. I gdybyśmy przyjrzeli obrazy Kaspara Dawida Friedricha, o którym już tutaj Państwu mówiłem, okaże się, że większość tych obrazów pokazuje sylwetki ludzi od tyłu. I to w zasadzie prowadzi do wielu rzeczy. Po pierwsze, no nie widzimy twarzy. To było też powodem krytyki Kaspara Dawida Friedricha. Niektórzy twierdzili, że on nie pokazuje twarzy, bo nie umie jej namalować za dobrze. Dlatego woli malować sylwetki od tyłu. Ale w zasadzie, gdy przypatrujemy im się, to co jest kluczowe, to tak jakbyśmy powrócili trochę do tego, co Państwu mówiłem na początku o Roni Horn, kiedy ona opowiadała o sobie, że dla niej kluczowa była jej relacja z pejzażem. Tutaj ta figura, którą Państwo widzą, czyli tego wędrowca, Der Wanderer, tak ten obraz na żywo nazywa się w oryginale, zderzona jest z pejzażem. Ten pejzaż jest przez niego w jakiś sposób przeżywany, jest odczuwany, jest też symbolem tego, co dzieje się właśnie w jego duszy, jest symbolem jego stanów emocjonalnych. To wszystko jakby przenika się tutaj wzajemnie. Czyli z jednej strony ta sylwetka widziana od tyłu pokazuje nam, że jej wygląd nie ma dużego znaczenia, że ważniejsze jest to, co dzieje się we wnętrzu tego człowieka, który przeżywa ten obraz widziany przez niego i z drugiej strony ten obraz też staje się pewnego rodzaju projekcją stanów wewnętrznych. Okazuje się, że tenże wędrowiec jest jednym z ulubionych obrazów współczesnych, czyli pokażę Państwu mnóstwo jego, nie powiedziałbym tutaj kopii, ale pastiszy momentami, tak jak właśnie sztuczne fiołki zrobiły taki żart. Czyli mamy tego Friedricha, którego z reguły interpretujemy jako osobę, czy tego wędrowca, którego traktujemy jako osobę, która przeżywa coś ważnego, jak każdy bohater romantyczny, a w zasadzie tutaj on się zastanawia, czy wyłączył żelazko. Okazuje się, że takie figury widziane od tyłu pojawiają się w twórczości współczesnej, ale pojawiają się przez cały XIX wiek. I czasami były to nawet osoby, które pomagały w wykonywaniu fotografii. Edward Muybridge znany jest przede wszystkim ze swoich fotografii dotyczących zwierząt. Tutaj mamy sytuację, kiedy on fotografował Yosemite Park w Stanach Zjednoczonych w latach 60. Podobno te zdjęcia przyniosły mu olbrzymią sławę ze względu na ich jakość, na format. Ale dopatrujemy się tutaj właśnie takich figur osób, które często towarzyszyły, które pomagały mu nosić olbrzymi sprzęt, bo często te zdjęcia musiały być wywoływane na miejscu, czyli taka prowizoryczna ciemnia była noszona razem właśnie z fotografem, co ze względu na wysokości było dosyć trudne do zrealizowania. Często właśnie takie sylwetki pojawiają się pozując i przeżywając pejzaż, który znajduje się przed tąże osobą. Mamy tutaj relację, która przypomina nam nieco bardziej inny obraz Kaspara Dawida Friedricha, mnicha nad brzegiem morza, którego później Państwu pokażę i ta relacja tutaj jest o tyle bliższa ze względu na to, że ta sylwetka jest bardzo mała. I tutaj właśnie mamy też wizualizację takiego romantycznego pojęcia wzniosłości, która z reguły wiąże się z jakąś wielkością fizyczną, moralną, intelektualną, metafizyczną lub artystyczną. Czyli chodzi o różnego rodzaju odczucia, które właśnie dotyczą takiej konfrontacji z czymś, czego nie możemy do końca ogarnąć. Ta wielkość natury, która przerasta tutaj odbiorcę, jest uwieczniona w ten sposób, że ta sylwetka pojawia się bardzo niewielka na tle olbrzymiej natury, czegoś, co wiąże się właśnie z czymś innym. Czyli to zderzenie kultury i natury jest też takim, powiedziałbym, kolejnym paradoksem, który możemy sobie tutaj włączyć do całej gamy paradoksów, o których Państwu dzisiaj będę mówił.
W zasadzie ta metoda fotografowania gór pojawia się do dnia dzisiejszego, ale jeszcze w XIX wieku, kiedy nieco usprawniła się technika fotograficzna w latach 80., widzimy chmury, czyli to niebo przestaje być białe. To wszystko już wskazuje na nowe procesy techniczne. Vittorio Sella, kiedy przemierzał różnego rodzaju szczyty i lodowce, też wykorzystywał osoby pokazywane właśnie od tyłu, które w relacji z tym pejzażem wizualizują to zjawisko wzniosłości. Ale nawet w Polsce. Jednym z ciekawszych projektów był projekt Avita Schuberta, wykonany w Tatrach w latach 70., kiedy Avit Schubert dostał na to jakieś dofinansowanie z Towarzystwa Tatrzańskiego, o ile dobrze pamiętam, na realizację takiego cyklu poświęconego Tatrom. No i tam właśnie była cała ekipa górali, którzy pomagali mu taszczyć olbrzymi sprzęt, który on potrzebował, ale w momencie, kiedy dochodziło do fotografowania, on często wykorzystywał tych górali, którzy pojawiali się jako takie sylwetki romantyczne w obszarze tych, powiedziałbym, takich wzniosłych pejzaży czy wzniosłych sytuacji. Znowu widzimy takie sytuacje, kiedy ta figura pojawia się odwrócona w konfrontacji z pejzażem, który przeżywa, i z pejzażem, który może być też projekcją uczuć tejże osoby. I w zasadzie mógłbym pokazać Państwu szereg innych takich sytuacji z lat 20., 30., 40., w zdjęciach profesjonalnych, amatorskich, artystycznych, ale najwięcej tego typu przykładów mamy w sztuce współczesnej. Pośród artystów współczesnych zdarza się wielu takich, którzy czasami w sposób bardzo nawet bezpośredni nawiązują do Kaspara Dawida Friedricha. I tak było u Liny Broderus, która zrobiła cały cykl Der Wanderer. To właśnie postmodernistyczna artystka, której twórczości możemy znaleźć mnóstwo cytatów pochodzących z romantyzmu, mnóstwo tych paradoksów, które nas tutaj interesują, które ona uwieczniała na różne sposoby, bardzo często pokazując samą naturę lub siebie w konfrontacji z naturą. To często są też autoportrety wykonane przy użyciu różnego rodzaju wężyków, które umożliwiały jej właśnie zarejestrowanie siebie jako osoby kontemplującej pejzaż. Ta osoba kontemplująca pejzaż może się pojawić też z drugiej strony aparatu, czyli często fotograf może przeżywać, doświadczać tego obrazu natury, stojąc po prostu za aparatem, przyglądając się temu światu przez te małe okienko wizjera. Kilka innych przykładów właśnie z tego długiego cyklu Eliny Broderus, Der Wanderer z 2004 roku. Jak Państwo widzą, mamy tutaj też taką sytuację, kiedy ta kobieta, sama artystka, pojawia się nawet przed obrazami w przestrzeniach, które kojarzą nam się z przestrzeniami muzealnymi, czyli to doświadczenie wzniosłości artystycznej może się tutaj pojawić. Taka konfrontacja z obrazem, który też w pewien sposób nas w jakiś sposób przytłacza, który dociera do granic tego, co poznane, w jakiś sposób powoduje czy wpływa na nasze stany emocjonalne, tak najczęściej definiuje się to zjawisko wzniosłości. Cytaty z Wędrowca Friedrichowskiego, czyli z tego klasycznego obrazu romantycznego, odnajdujemy w bardzo różnych seriach. Nawet u Zbigniewa Libery, który znany jest z takich, powiedziałbym, radykalnych, czasami nawet kontrowersyjnych cykli, jak tutaj Gay, Innocent and Heartless z 2008 roku, kiedy pokazywał takich żołnierzyków, a raczej chłopców, którzy bawią się w wojnę, którzy tutaj jakby pozują w różnych sytuacjach. No i tutaj znowu te paradoksy. Z czym kojarzą nam się żołnierze? Otóż żołnierze nie zawsze nam się kojarzą z emocjami. Nie zawsze kojarzą nam się też z czymś, co jest bardzo charakterystyczne dla romantyzmu, czyli taki indywidualizm osoby, która jest bohaterem romantycznym, czyli często jak myślimy o takim bohaterze romantycznym, to jest to osoba bardzo indywidualna. Żołnierz to znowu ktoś, kto tej indywidualności jest trochę pozbawiony, nawet przez mundur, czyli to jakiś taki sposób uniformizacji, odarcia z tych cech personalnych, osobowych, które dotyczą każdego człowieka, czyli takich cech bardzo też subiektywnych, jednostkowych, jakby to
można było określić. Tutaj u Dorena Sylwestra w takich rozbudowanych, trochę przesadzonych tytułach też się pojawiają różnego rodzaju nawiązania do właśnie Friedricha, do takich osób, które kontemplują ten pejzaż pokazane od tyłu. Mamy różnego rodzaju cykle artystów, tak jak Zbigniew Libera, starszych czy bardzo młodych, tak tutaj Lawin w swoim cyklu z Islandii, który został nagrodzony przez, zdaje się, czasopismo FOAM około 2012 roku. Mamy Filipa Ramet, który bardzo często pokazuje nam takie dziwne też zderzenie człowieka ze światem. To, co ważne, to zawsze wykonuje fotografie analogowe, pokazując jakby może taką moc fotografii w dokumentowaniu rzeczywistości, czyli on nie chce nic przetwarzać, manipulować i nawet jak robi takie zdjęcie, które nam się wydaje zmanipulowane, to w zasadzie okazuje się, że jest to zdjęcie zrobione w najbardziej klasyczny, dokumentalny sposób. Jak Państwo poszukają Filipa Ramet w sieci, znajdą Państwo taki krótki filmik, który pokazuje sposób, w jaki to zdjęcie wykonano, gdzie właśnie w Hongkongu pływa ta platforma, którą tutaj widzimy i osoba, którą widzimy tutaj stojącą na balkonie, najpierw stoi pionowo, czyli tak jakbyśmy powiedzieli trochę prawidłowo, pada, wszystko się oczywiście chybocze, fotografia jest wykonana z łodzi ewidentnie, ta łódka czy ta platforma z balkonem również się dosyć mocno kołysze. Nagle pada jakaś tam komenda, no i jak Państwo widzą, ta osoba na w zasadzie kilka sekund zapiera się w ten sposób, przyjmuje tą pozycję, którą tutaj widzimy, co skutkuje taką fotografią, którą zręczny grafik zrobiłby w kilka chwil. Wystarczyłoby takie, powiedziałbym, kopiuj i wklej z drobnymi korektami, żeby z dwóch fotografii ukazać taką jedną. Filipowi Ramet ewidentnie zależało na tym, żeby zrobić to w bardzo analogowy sposób, żeby zachować taką, powiedziałbym, dokumentalną pozycję fotografa. Z drugiej strony pokazuje coś bardzo dziwnego, pokazuje takie zderzenie człowieka, który stoi w kontraście ze światem, takiego dziwnego melancholika, który tutaj być może, który jest właśnie zderzony z miastem tym razem, jego ogromem. To miasto może powodować właśnie wrażenie wzniosłości, dodatkowo wpatrzony w niebo, też w takim, powiedziałbym, zawieszonym widoku. I tutaj nasze tytułowe zdjęcie Tiina Itkonen to kolejna właściwie fińska artystka, która sporą część swojego życia poświęciła na to, żeby podróżować po Grenlandii. Okazuje się, że w tym cyklu poświęconym zarówno naturze, wiele mamy tam takich sytuacji, których nie powstydziliby się malarze romantycy, czyli na fotografiach widzimy różnego rodzaju sytuacje z tą bardzo taką północną, jak cały romantyzm zresztą, pogodą, z tym bardzo północnym krajobrazem. Widzimy też ludzi i widzimy tych ludzi w takich sytuacjach paradoksalnych, jak ten człowiek, którego tutaj widzimy, który im bliżej ziemi jest bardziej związany z naturą, czyli te jego rękawy stają się takie brudne, ziemiste, te jego spodnie stają się już w zasadzie takim czymś, co zamienia tą sylwetkę w pół człowieka, pół niedźwiedzia. Ciała widzimy tutaj bardzo niewiele, czyli gdyby ktoś powiedział, że to jest portret, no to portret czego? W zasadzie widzimy tutaj fragmenty palców, reszta to ubranie. To ubranie w zasadzie nie dość, że symbolizuje nam ten związek człowieka z naturą, jakieś, powiedziałbym, mitologiczne aspekty, jak właśnie te kwestie pół człowieka, pół zwierzęcia, to dodatkowo jest czymś bardzo indywidualnym, czyli znowu odnoszącym się do takich cech osobowych. Niemniej jednak widzimy tą osobę w zderzeniu z pejzażem, który ona też przeżywa. Chociaż to zdjęcie jest częścią większej całości, tutaj widzimy pozostałe odsłony całego cyklu właśnie rozpoczętego jeszcze w latach 90., gdzie ten sam Eskimos jest pokazany z przodu jak w trakcie jakichś dziwnych rytuałów, jakby też nieczytelnych do nas do końca. W trakcie, nie wiem, pozowania jako osoba, która śpi na śniegu, co też wydaje nam się pewnego rodzaju dziwną sceną. Ten cykl, oprócz tego, że fotografował, jak już wspomniałem, naturę Grenlandii, to również architekturę, ale również ludzi. Tutaj widzimy takiego malucha, który staje się takim małym melancholikiem. Do zjawiska melancholii jeszcze
powrócę. Okazuje się, że nie tylko ludzi możemy fotografować od tyłu. W zasadzie wszystko możemy fotografować od tyłu i ta zmiana perspektywy zawsze wpływa na nasz ogląd. Czy tego typu zdjęcia ptaków, jak u Roni Horn, do której tutaj powracam, przydałyby się ornitologom, jako takie jednostkowe często nie pozwoliłyby nawet na identyfikację. Czyli mamy też takie portrety, które zachowują bardzo radykalne, dokumentalne podejście przez te białe tło, ale z drugiej strony pokazują ten świat w sposób, powiedziałbym, zupełnie odwrotny niż dokumentaliści zazwyczaj robią. Okazuje się, że te cytaty możemy odnaleźć w bardzo różnych dziwnych przestrzeniach. I tutaj jedna z tych dziwnych przestrzeni. Otóż reklama butiku Nenuko sprzed kilku lat, kiedy nagle ta modelka w ubraniach pojawia się właśnie w zderzeniu z pejzażem, w takiej relacji z pejzażem. No i oczywiście forma tej fotografii jest nieprzypadkowa. Bezpośrednio lub niebezpośrednio zaczerpnięta z całej tradycji cytowania romantyzmu w fotografii współczesnej. Zdarzają się też rzeczy bardzo radykalne i tutaj nie wiem, na jak długo je mogę Państwu pokazywać, bo Państwo, którzy śledzą moją stronę na Facebooku, być może widzieli taki dziwny wpis, w którym skarżę się na to, że usunięto mój wpis z Facebooka. Otóż za chwilę pokażę Państwu takie migawki z fotografii propagandowych Państwa Islamskiego. Przelecę przez nie szybko, żeby YouTube też nas nie wyrzucił, żeby nie usunął mi tego filmu, bo byłaby to duża szkoda. Otóż kilka lat temu pojawiły się takie plakaty ostrzegawcze, między innymi na terenie Rosji, które pokazują właśnie tego terrorystę w zderzeniu ze stadionem, w którym napisy grożą, że oczywiście ten stadion zostanie wyburzony, czy w jakiś sposób zdetonowany przez tych terrorystów, którzy wtedy grozili odbiorcom futbolu. Tutaj Państwo widzą jedno takie zdjęcie, no i jeszcze kadry z filmów, które też możemy oglądać w różnych sytuacjach. No może jest to tyle bezpieczne, że print screeny są z YouTube'a, więc te filmy gdzieś funkcjonują. Niemniej jednak to są kadry, które też wzięte są bezpośrednio z ikonografii romantycznej, czyli ta taka zakrwiona woda. To wszystko jest tutaj nieprzypadkowe. Te dziwne zderzenie ze spacerem nad morzem, oczywiście z więźniami, którzy później polegli, którzy zostali zamordowani przez terrorystów, to wszystko wchodzi w relacje z ikonografią i tradycją romantyczną. Ja, co myślę, że nie akurat ta sprawa zbulwersowała administratorów Facebooka, niemniej jednak zapytałem w swoim wpisie, co łączy Konrada Wallenroda z tymi terrorystami. No, łączy bardzo wiele, no i łączy między innymi romantyzm, czyli tak jak Konrad Wallenrod był takim, powiedziałbym, trochę terrorystą, trochę przypominającym nam współczesnego terrorystę żyjącego w kulturze Zachodu, który nie zgadza się na tą kulturę Zachodu, został w niej wychowany, ale się na nią nie zgadza i postanawia popełnić jakąś samobójczą śmierć, doprowadzając do jakiejś szerszej tragedii. Tak samo właśnie z tymi terrorystami współczesnymi zdarza się tak, że ktoś wychowany na Zachodzie, prawda, nie zgadza się na to wszystko, jak Konrad Wallenrod, który przez krzyżaków wychowywany nagle postanowił się na nich zemścić w imię jakichś ideałów. Tutaj widzimy też taką sytuację wykorzystania bardzo podobnych konwencji w podobnym temacie, ale przez drugą stronę. Czyli mamy tutaj dokumentalistów, którzy już śledzą skutki różnego rodzaju ruin, które powstały w wyniku działania Państwa Islamskiego, które oczywiście rujnuje wszelkiego typu rzeczy odnoszące się do dawnych kultur, jako coś, co jest bałwochwalcze. To już robili talibowie w Afganistanie, no i przez ostatnie kilkanaście lat to samo się działo właśnie na terytorium Państwa Islamskiego, gdzie wiele archeologicznych monumentów zostało wysadzonych w powietrze w imię jakichś, prawda, ideałów religijnych. Nieco inna perspektywa. I
tutaj może jest to różnica, czyli mamy też takie, powiedziałbym, lekko melancholijne widoki, których tutaj możemy się dopatrzyć. Niemniej jednak ta perspektywa obserwacji tego człowieka od dołu sporo nam zmienia. Przesuwamy się właśnie do na dół. Friedrich nie w ten sposób przedstawiłby swojego wędrowca. Czasami nawet całe cykle podporządkowane są takiemu melancholijnemu spojrzeniu. Tutaj mamy jakieś osoby u Toma Huntera i często w całym cyklu Phoenix to Vegas u Toma Huntera mamy takie sytuacje, kiedy portretowani są ludzie od tyłu, czyli znowu mamy takie, nie widzimy na co patrzą, ich spojrzenie gdzieś nam umyka. Teraz przelecę przez kilka przykładów, w zasadzie pokazując, jak te spojrzenia od tyłu są bardzo ważne dla kultury współczesnej. U innych artystów fińskich, takich jak Marianna Kela, u Ani Lepalali, u Michała Grochowiaka w naszym kraju, u Jacques'a Bodena w obrazie malarskim, kiedy nagle mamy takie spojrzenie od strony pleców, czyli rejestrujemy coś, czemu z reguły poświęcamy znacznie mniej uwagi. Znowu Michał Grochowiak w takiej zabawnej fotografii, którą możemy sobie na różne sposoby interpretować. Magda Kmiecik też fotografowała osoby od tyłu. Magdalena Hickel ma cały cykl tak zwanych autoportretów wyciszonych, których podróżując po świecie od 2007 roku w bardzo różnych okolicznościach uwiecznia siebie od tyłu. Widzimy taką relację ciała z tym pejzażem, tutaj akurat z mgłą, ale to jest cały cykl, też zachęcam Państwa do prześledzenia jej strony internetowej. Tam w zasadzie są bardzo różne odsłony tego cyklu, kiedy ona właśnie jest zderzona z różnego rodzaju pejzażami, krajobrazami, przed którymi stoi. Czasami też mamy taką relację pomiędzy włosami a pejzażem. To wszystko jakby wchodzi w interakcję. No i po części też oczywiście stany psychiczne, emocjonalne mogą być tutaj symbolizowane przez te tło. Lina Scheinius, zdaje się, że szwedzka fotografka, która sporo czasu spędza w Paryżu. No i znowu Elina Broderus, tutaj mi nieco tytuł uciekł, Love Bites z 98 roku, zderzony z Kasparem Dawidem Friedrichem i tą kobietą w oknie, czyli kobietą też na granicy, w takim stanie pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem, czyli znowu to napięcie takiej dwoistości, które nam tutaj przyświeca, się pojawia w nieco innej odsłonie. No i to jest właśnie obraz, o którym już mówiłem, który już zapowiedziałem Państwu. Otóż Kaspar David Friedrich, Mnich nad morzem z 1810 roku. Gdyby Państwo zobaczyli bardzo detalicznie ten obraz, okaże się, że ten mnich stoi do nas też tyłem, że podpiera głowę ręką. I w zasadzie interpretacje tego obrazu zmierzają w stronę takiego dosyć nietypowego przedstawienia melancholii. Otóż najczęściej melancholia przedstawiona jest jako osoba, zwykle jest to kobieta, ale różnie to bywa w ikonografii, która podpiera głowę ręką, patrząc w jakiś nieokreślony punkt. Tego typu przykłady mamy już w najwcześniejszych obrazach ukazujących temat melancholii, które, no wiadomo, dzisiaj byśmy bardziej diagnozowali jako chorobę psychiczną, jako coś, co jest zbliżone do depresji może. Freud miał taki ciekawy tekst, kiedy zderzał melancholię i żałobę i mówił o tym, że w zasadzie w jednym i drugim mamy takie poczucie utraty, tęsknoty za czymś, natomiast w przypadku żałoby ten przedmiot utraty jest konkretny, w przypadku melancholii jest niekonkretny. I te przedstawienia melancholii, czyli różnych osób właśnie patrzących w nieokreślone punkty, pokazanych od tyłu, widzimy na przykład u Hany Starki, jednej z osób, która zatrudnia czasami aktorów do organizowania takich swoich scen fotograficznych, do których pewnie jeszcze powrócę na wykładzie o kinematograficznych przypadkach w fotografii. U Aino Kanisto w Finlandii w pracy z 2000 roku, u Eliny Broderus, kiedy znowu mamy taki autoportret zatytułowany Wiosna z 2001 roku. To wszystko są takie przykłady, które możemy mniej lub bardziej bezpośrednio wiązać z melancholią.
Wrażliwi odbiorcy zwrócili uwagę na to, że u Kaspara Dawida Friedricha w tym obrazie Mnich jak nad brzegiem morza mamy właśnie tą relację człowieka z pejzażem, która nam też wizualizuje to wrażenie wzniosłości czy uczucie wzniosłości, tą potęgę przyrody, z którą skonfrontowany jest Mnich. Mnich oczywiście jest takim bohaterem romantycznym, jest samotny, jest nie do końca szczęśliwy i w zasadzie fotografowie współcześni pokazują nam tą wzniosłość na różne sposoby. To może być wzniosłość natury, tak jak u Thomasa Wrede, czyli mamy tutaj takie niewielkie domki na samym dole tych kadrów, które zderzone są z olbrzymią przyrodą obok, ale może to być też kultura, czyli jakaś taka przestrzeń kulturowa, tak jak tutaj jakiś fragment miasta, jakieś pewnie metropolii, widzimy jakieś parkingi, widzimy jedną sylwetkę, która też pozuje na taką osobę trochę przegraną, zagubioną, ten parasol opuszczony w dół po trochu symbolizuje jakąś przegraną bitwę, pewnie była po prostu burza, ale to traktujemy jako, powiedziałbym, tło do tego, co możemy odczytać czy doszukać się, interpretując to, czego nie widać, czyli jakieś stany emocjonalne tejże osoby, które tutaj może są zwizualizowane właśnie przez te wewnętrzne, przez ten cały pejzaż pełny różnego rodzaju zakazów, barier, symboli, bardzo dziwnego, takiego wręcz kinowego czy teatralnego światła, które tutaj ma miejsce. W zasadzie jeszcze polecam Państwu tą książkę jako bardzo ciekawy przykład. Ona też została przetłumaczona na polski. To tłumaczenie mogłoby być nieco lepsze, ale mamy też różne wydania brytyjskie. Charlotte Cotton, fotografia jako sztuka współczesna. Nawet z Eliną Broderus, o której tutaj tyle mówię na okładce. No i co takiego, dlaczego o tym mówię? Otóż Charlotte Cotton ma taki rozdział poświęcony deadpan, czyli właśnie o deadpan już też mówiłem na innym wykładzie, czyli takim bardzo neutralnym podejściu. Deadpan, samo pojęcie deadpan wiąże się z czymś, czym z reguły określano twarze aktorów, którzy potrafili grać w komicznych scenach, Buster Keaton na przykład tak miał, w komicznych scenach z taką niewzruszoną, pokerową twarzą. I tutaj chodzi o to, że we współczesnej fotografii mamy cały nurt dokumentalny, który posługuje się taką właśnie taką pokerową twarzą fotografa, który zdaje się nie oceniać, nie wchodzić w emocjonalny stosunek do odbioru. Definiując to zjawisko, które już zresztą jest definiowane znacznie dłużej, Charlotte Cotton rozpoczyna od Besierów, Bertie Hilla Besier ze swoimi cyklami typologicznymi. Klasyczny dokument rozpoczęty jeszcze pod koniec lat 50., który wiązał się z takimi typologicznymi ujęciami różnego rodzaju budynków, konstrukcji przemysłowych, czasami przestrzeni. To wszystko jest radykalna metoda dokumentalna. To, co ważne, jeżeli chodzi o Besierów, to również fakt, że kojarzymy ich ze szkołą düsseldorską, czyli z Akademią Sztuk Pięknych w Düsseldorfie, gdzie wykształciło się sporo bardzo znanych, a pewnie też i najdroższych fotografów współczesnych, takich jak Andreas Górski, Thomas Ruth, Thomas Struth, Candida Höfer, kilku innych bym mógł tutaj wymienić. I każdy z nich ma jakiś związek właśnie z tymi konwencjami dokumentalnymi. I to, co w zasadzie najbardziej krystalizuje się w pojęciu deadpan, to właśnie te zdjęcia Thomasa Rufa, które wydają nam się zdjęciami dokumentalnymi, ale w zasadzie są też manipulowane, przekształcone. Thomas Ruff szuka takiej twarzy skrajnie obiektywnej, takiej, której nie możemy do końca powiedzieć, na przykład jaka jest profesja tej osoby, nie możemy odczytać jej stanu emocjonalnego, czy ona jest smutna, czy wesoła, czyli jest to taka twarz maksymalnie neutralna, której on tutaj poszukuje w swoich portretach, często też manipulując. I ta współczesność w zasadzie już często łączy te dwie strony, czasami manipulując, właśnie odchodząc od takiego radykalnego dokumentu, ale pozostając ciągle w obszarze konwencji dokumentalnych. No i tutaj jak patrzymy na te zdjęcia Thomasa Ruffa, no to mamy takie wyraźne nawiązania do zdjęć paszportowych, legitymacyjnych, które każdy z nas posiada.
W Polsce w ciekawy sposób zacytowała tę serię Ruf Aneta Grzeszykowska w swojej serii portretów, gdzie widzimy osoby nieistniejące ze względu na to, że one są całkowicie sfabrykowane, czyli w zasadzie sklejone z różnych rodzajów fotografii nałożonych na siebie. No i to tworzy nam taki widok osoby, która de facto nie istnieje, została sfotoshopowana, a mimo wszystko autorytet fotografii każe nam myśleć o nich jako o kimś, kto no przecież musi żyć. Ta fotografia tak mocno przekonuje nas o istnieniu tej osoby, że niemalże nie mamy wątpliwości o tym, że ktoś taki musiał stanąć przed obiektywem Grzeszykowskiej. Z tych ciekawych serii, które pokazują nam też różnego rodzaju paradoks, właściwie jest to jeden z takich najbardziej paradoksalnych, a zarazem melancholijnych cykli, który znam. Bettina von Zwell, obecnie już brytyjska artystka o niemieckich korzeniach, zrobiła taki cykl Alina, o którym można dużo opowiadać. W zasadzie cała historia stoi za tymże cyklem. Otóż z tym wiąże się jakby postać młodej Estonki samotnej, która mieszkała w Londynie, która chodziła do tamtejszej akademii muzycznej i której to Arvo Pärt, współczesny estoński kompozytor, poświęcił jeden ze swoich utworów. Ten utwór można go sobie posłuchać na różnych, prawda, Spotify'ach, YouTube'ach itd. Jest bardzo taki smutny, melancholijny, który też wyzwala pewnego rodzaju emocje, zwłaszcza w określonych warunkach. Bettina von Zwell wpadła na pomysł zacytowania tej całej sytuacji, odwołania się do tej sytuacji w ten sposób, że szukała dziewczyny z Akademii Muzycznej, które były w podobnym wieku do tej Aliny tytułowej, czyli do tej tytułowej Estonki z utworu Arvo Pärta. Zaprosiła je do specjalnego studia, które było wyciemnione, w którym puszczono utwór Arvo Pärta, w zasadzie w absolutnej ciemności. Dziewczyny, które tutaj Państwo widzą, nie widziały fotografki. One skupiały się na, miały przede wszystkim skupić się na muzyce w tej ciemności. Ciemność sprzyja wyostrzeniu innych zmysłów, stąd też właśnie ich takie skupienie, doświadczanie tychże emocji. Wydaje się, że to taki dokument, właśnie radykalny deadpan, jakby to Charlotte Cotton ujęła. Tutaj w zasadzie mamy taką typologię melancholii, no bo w zasadzie te kobiety mocno przeżywają. Jedna się tam nawet popłakała w tej ciemności. W pewnym momencie oczywiście Bettina von Zwell wyzwala flash, zamienia ten black box, teatralną, ciemną przestrzeń wypełnioną emocjami i muzyką w biały white cube, który tutaj widzimy, w taką białą przestrzeń właśnie neutralnej, dokumentalnej konwencji, gdzie stworzona została taka typologia osób, które przeżywają tą muzykę. Frank Breuer, jeden z moich ulubionych współczesnych dokumentalistów, który idzie mocno śladami Besierów, ale posługuje się kolorową fotografią. Tutaj widzimy jakieś takie magazyny, które wyrastają obecnie wokół wszelkich dużych miast, wokół Poznania jest ich mnóstwo, wokół Warszawy też. W zasadzie one wydają nam się zupełnie bezosobowe. To jest dla mnie coś, co mocno wizualizuje deadpan. Natomiast moja niezgoda jest na to, żeby ze zjawiskiem deadpan photography, tej kategorii, którą tak szeroko opisała Charlotte Cotton, łączyć zdjęcia tego typu. Wydaje się, że temat ten sam, Dan Holdsworth, tutaj jakieś, prawda, magazyny, tak, te środkowe czy prawe zdjęcie, jakieś budynki, ale sposób fotografowania, moment fotografowania, sam fakt zamiany tych budynków w takie, powiedziałbym, źródła energii, niejasny moment, w którym to zdjęcie powstało, często związane z długim naświetleniem, gdzieś o świcie, o zmierzchu, prawda, co łączy, powoduje taką dziwną energetyczną sytuację. To jest coś, co dla mnie przynajmniej znacznie bliższe jest tej tradycji romantycznej obserwacji niż takiej neutralnej, którą tutaj Frank Breuer reprezentuje. Zderzę jeszcze jeden cykl, tutaj zwróćcie Państwo uwagę, Frank Breuer seria Logo, znowu mamy takie znaki, które też wyrastają w Polsce jak grzyby po deszczu,
które można znać właśnie z naszego współczesnego krajobrazu, i z drugiej strony seria Megalith Dana Holdsworth'a, niby nakierowana na podobne elementy, ale już nawet sam tytuł odwołuje się do jakichś, powiedziałbym, religijnych, metafizycznych monumentów starożytnych, które tutaj są odzwierciedlone właśnie przez te billboardy, które też zamieniają się w takie źródła energii, źródła oświetlenia, też często w bardzo nieokreślonych warunkach pogodowych. Zbliżając się powoli do końca, kolejny dokumentalista, Edward Burtyński, niezwykle ciekawy. Ostatnio też można oglądać dokument, który on między innymi realizował, to dokument o antropocenie. I to jest też bardzo ważne, żeby o antropocenie powiedzieć, jako takiej epoce, kiedy człowiek kontroluje naturę, wpływa na naturę, na skalę nieporównywalną z żadną wcześniejszą epoką, zmienia ten świat, doprowadzając do tego, że w zasadzie, jak patrzymy na niektóre zdjęcia Edwarda Burtyńskiego, zwłaszcza te, które dotyczą właśnie takich przestrzeni kulturowych, jak kamieniołomy, jak pola naftowe, jak śmietniska, w zasadzie możemy mieć wrażenie wzniosłości, czyli czegoś, co częściej kiedyś kojarzono z naturą niż z kulturą. Człowiek miał to uczucie wzniosłości w konfrontacji oczywiście z tym pejzażem. Obecnie możemy mieć takie uczucie, jeżeli pojedziemy na przykład do kamieniołomów w Carrarze, których obraz, wygląd już jest takim, powiedziałbym, po części negatywnym również działaniem człowieka współczesnego. W każdym razie Edward Burtyński był klasycznym, czy jest klasycznym dokumentalistą, znany ze swych serii właśnie fotografii pokazujących też ciężką pracę ludzi w fabrykach na całym świecie, przede wszystkim w Chinach. Cały ten cykl manufacturing z początku lat 2000 pokazywał właśnie takie bezkresne fabryki, gdzie tutaj jednakowo ubrani ludzie, odarci ze swojej tożsamości, w zasadzie budują jakieś żelazka dla często właśnie sprzedawane na Zachodzie. Ale pośród tych zdjęć nagle okazuje się, że Burtyński przemyca coś, co jest, powiedziałbym, bardziej melancholijne. I tutaj właśnie taka scena, kiedy widzimy nagle osobę zagubioną, i tutaj nieprzypadkowo zderzam to z Louisem Hainem z dwóch powodów. Po pierwsze, pokazuje, że przez 100 lat niewiele się zmieniło w traktowaniu człowieka w jego relacji z produkcją, przemysłem i kapitalizmem. Czyli tak jak Louis Hain fotografował ludzi, ich ciężką pracę na początku XX wieku, tak współczesne Chiny często wykorzystują tą pracę kiepsko płatną po to, żeby wyprodukować jakiś tam kapitał. No i tutaj widzimy to zderzenie, które też powoduje takie dziwne, powiedziałbym, melancholijne wrażenie zderzenia tego człowieka z ogromem przemysłu. O tym cyklu Louisa Haina pisał między innymi Sekula, który w końcu zadaje sobie też pytanie swoim tekście o wynalezieniu znaczenia w fotografii. Zdaje się, tak się nazywał tekst Alana Sekuli, w którym on nagle pyta właśnie o takie napięcia w fotografii pomiędzy tym, co symboliczne, a tym, co realistyczne. Pomiędzy tym, co metaforyczne, a dosłowne. Pomiędzy tym, co wyobrażone, a empiryczne. Pomiędzy tym, co widzialne, niewidzialne, fizyczne, metafizyczne, pomiędzy dniem a nocą i tak dalej. Moglibyśmy to kontynuować. I na tym opierają się te sprzeczności pomiędzy epokami. Pomiędzy właśnie romantyzmem, a tymi epokami, które były przed i po, które w zasadzie nakierowane były na zupełnie inne podejście. No i może zbliżając się już do samego końca, pokazuję też takie przykłady, może bardziej odnoszące się do antropocenu, kiedy człowiek tak tutaj w sposób, powiedziałbym, taki trochę krytyczny, może wszystko obecnie staje się takim trochę bogiem, który miesza w naturze, i tutaj praca Transplant, która dotyczy tego, że przeszczepione zostały skrzydełka owadzie w miejsce brakujących liści, które jasno nawiązuje też do sposobów uwieczniania roślin, tak jak u Talbota. O ile u Talbota jeszcze chodziło przede wszystkim o te kryteria dokumentalne, tutaj już mamy coś, co
raczej przenosi się na działania człowieka, na te niejednoznaczności, na te granice, na te paradoksy, bo przecież nie widzimy tutaj ani świata roślinnego, ani zwierzęcego, ani bezpośrednio tylko kultury, ani natury. To wszystko zderza się ze sobą w takim ciemnym zdjęciu, które tutaj Nina Kaczadurian uwieczniła. Proszę Państwa, można by było mnożyć te przykłady współczesne. Dziękuję jeszcze raz wszystkim Państwu, którzy uczestniczyli w tym wykładzie. Dziękuję moim patronom, również patronom medialnym, takim jak Warszawska Szkoła Fotografii, za promowanie tych wykładów i serdecznie zapraszam na kolejne wykłady o fotografii. Dobranoc.